dzień dobry, dzień dobry, moje kochane strzelce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 22 do 28 maja 2023 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze jak najbardziej mile widziane. Jeżeli czujecie, że ten filmik może się komuś przydać, może komuś pomóc, udostępnijcie go proszę. A jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, zapraszam do subskrypcji. Dobra kochani, lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, klucz anielski dla Was na nadchodzący tydzień. Szybko wyleciał. To biorę. Nie widzicie, ale wyleciał. Ach, dziel się swoją radością. Pięknie, dziel się swoją radością. Dobra, talia dopowiadają, co jest. I zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz Was, kochani? Ach, rycerz kielichów. No jest radość, jest miłość, jest romantyzm, jest kreatywność. Kochani, rycerz kielichów to jest nasz rycerz na białym koniu, więc część z Was może być takim rycerzem na białym koniu i będzie chciał zabiegać o jakąś białogłową, o jakąś pannę. Będą wyznania miłosne, będą tego typu rzeczy z Waszej strony. Albo kochani, bo to jest energia, co się będzie działo wewnątrz Was, po prostu się zakochacie. Albo gdzieś tam Wasze serduszko mocniej zabije do Waszego partnera w tym tygodniu. Możecie planować właśnie jakieś radosne spotkania, randki, romantyczne wieczory i tego typu rzeczy. Ale rycerz kielichów to też jest ogromna kreatywność. Kreatywność, która przynosi radość, przynosi spełnienie. Może część z Was wpadnie na jakieś genialne pomysły, jak wyjść z różnych sytuacji, a może po prostu odezwie się w Was artystyczna dusza, zechcecie coś namalować, napisać, stworzyć, tak? Zobaczmy tego rycerza kielichów. Dziewiątka buław i ósemka kielichów. Fajne, podoba mi się. Oj, i król mieczy. Piątka buław, trójka buław i kochankowie. Wiecie co, mam i dziewiątka kielichów na spodzie. Ja widzę, że ostatnio dużo się działo wewnątrz Was. I może jeszcze się dziać oczywiście w przyszłym tygodniu. Przede wszystkim, kochani, ja widzę... po pierwsze, nadmiar obowiązków. To bym powiedziała tak, dziewiątka buław, tak, nadmiar obowiązków, tak czuję, kochani, że po prostu byliście przemęczeni w ostatnim czasie, dużo się działo, właśnie dużo spraw na głowie, dużo jakichś trudności, dużo przeszkód, może jakieś konflikty z innymi, może jakaś konkurencja w pracy, może jakieś osoby, które gdzieś tam niekoniecznie dobrze wpływały na Wasze samopoczucie, może konflikty z partnerem, z partnerką, tego typu rzeczy. Dużo takiej energii ciężkiej, bym powiedziała, ale w tym tygodniu to się wszystko upłynni. Dla części z Was możecie szykować się na jakąś ważną konwersację. Dla części z Was czuję, że to jest kwestia odcięcia się od tego, co nie służy, bo mamy ósemkę kielichów. Więc możecie dojść do pewnych ważnych wniosków. Możecie stwierdzić, że pewne rzeczy nie są warte waszej ingerencji energetycznej, tak? Że pewne konflikty, pewne osoby, pewne sytuacje nie są już dla Was. I po co macie się ścierać? Po co macie się kłócić? Po co macie się napinać? Po co macie się stresować, tak? Dla części z Was, jeżeli były właśnie jakieś trudności w związku, czy ogólnie w życiu, z którymi się zmagaliście, może w wyniku właśnie osób trzecich, może w wyniku właśnie jakichś konfliktów, może w wyniku jakiegoś takiego bałaganu też wewnątrz Was, kochani, w tym tygodniu wszystko to pójdzie do przodu. Trójka buław, ósemka kielichów mi mówi o tym, że jest krok do przodu i przy okazji zostawiacie, odcinacie się od tego, co tutaj się działo, co Wam nie służyło. Część z Was będzie podejmować jakieś ważne decyzje, które będą prowadzić Was do spełnienia marzeń, do szczęścia, do satysfakcji, być może dla części z Was do lepszych pieniędzy.
Może właśnie tutaj jakieś, tak jak wcześniej wspomniałam, kreatywne pomysły, które zawodowo przełożą się na lepsze pieniądze, lepszą pracę i spokojniejszą pracę dla Was, ale dla części z Was, kochani, jest to rzeczywiście szczęście w miłości. Wejście na bardziej stabilny etap, tak? Zaangażowanie się, małżeństwo, ślub, macierzyństwo, tego typu rzeczy, kochani. Także ten romantyzm przełoży się właśnie na umocnienie tej Waszej relacji. Dla części z Was, kochani, jeżeli jesteście singlami, może być tak, kochani, że naprawdę tu się zmagaliście z jakimiś no takimi ciężkimi przypadkami, że tak powiem, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o miłości, ale w tym tygodniu będziecie mogli pożegnać to, bo może pojawić się ktoś, kto naprawdę, do kogo wasze serce mocniej zabije i zostawicie to wszystko po prostu, tą całą przeszłość za sobą, w końcu pójdziecie naprzód, w końcu coś się wyklaruje w waszym życiu, w końcu mam wrażenie, kochani, że poczujecie się lżej i poczujecie się przede wszystkim szczęśliwi, mając przy sobie kogoś wartościowego, mając przy sobie dobrych przyjaciół, dobrych współpracowników, dobrego partnera, partnerkę, ale też, kochani, posiadając taką swoją wewnętrzną równowagę. To jest właśnie to, kochani, że powrócicie właśnie do takiej równowagi i znowu będziecie taką czerpać, taką, bym powiedziała, satysfakcję z życia. Dlatego też będziecie się dzielić swoją radością, bo ta radość u Was, kochani, będzie. Super, piękna energia. No, stój, praca. Okej, zobaczmy, co z zewnątrz. A z zewnątrz mamy dwójkę mieczy. Dwójka mieczy mówi właśnie o jakichś blokadach, ale też często właśnie konfliktach. Ta akurat karta typowo mi mówi. Blokadach, że ktoś czegoś nie widzi, ktoś czegoś nie dostrzega. No właśnie. Nie wiem, czy to właśnie z tą osobą coś tutaj nie było właśnie jakichś trudności. Zobaczmy tą dwójkę mieczy. O co tutaj chodzi? Paść pentakli. Arcykapłan. Eremita. Dziesiątka buław. Dwójka buław. Świat. No i jest ten rycerz kielichów. Kochani, jeżeli chodzi bardziej o romantyczne kwestie, tak bym powiedziała. Dla części z Was może być tak, szczególnie jeżeli jesteście singlami, że mieliście do czynienia z kimś, z kim liczyliście, że będzie jakaś relacja, że będzie jakiś rozwój wydarzeń, ale czuję, kochani, że ta osoba była totalnie zablokowana na jakiś rozwój. Może mieliście do czynienia z jakimś samotnikiem, z indywidualistą, osobą po jakichś ciężkich przejściach, właśnie jeśli chodzi o małżeństwo, poprzedni związek i mam wrażenie, że mimo ta osoba, że była taka dojrzała i że Wam się wydawało, że jest super do związku i tak dalej, dawała Wam trochę za mało. Tutaj jest jakaś taka blokada serca ze strony tej osoby. Dlatego, kochani, część z Was może zdecydować się, że nie chce dłużej inwestować właśnie w jakąś taką relację albo właśnie w taką osobę i coś tu się zakończy i w momencie, kiedy to się zakończy, kochani, kiedy odniecie się od tego, może pojawić się właśnie ten rycerz kielichów, który może zawojuje Waszym sercem i podbije to Wasze serduszko. Jakoś tak czuję, kochani, że tutaj właśnie taka Wasza decyzja w kwestii odcięcia się albo być może decyzja tej osoby w jakiś sposób, że jednak nie chcecie dalej kontynuować tej relacji, może spowodować właśnie, że otworzy się furtka dla kogoś zupełnie nowego. Kto będzie o wiele lepszym kandydatem dla Was, tak? Dla części z Was, jeżeli jesteście w związkach, mam wrażenie, że kochani, no właśnie, tutaj była właśnie jakiś problem, jakaś blokada, ale nie wiem, czemu mam wrażenie, że tutaj mogła ingerować właśnie jakaś osoba trzecia w ten Wasz związek. Jakoś tak czuję, bo mamy i tego arcykapłana, i eremitę. Nie wiem, kochani, dla mnie jest to taka trochę energia, wiecie co, że jeżeli na przykład wasz partner, wasza partnerka ma przyjaciela, przyjaciółkę, który jest sam, który jest singlem i który nie jest w stałym związku, ta osoba mogła coś tutaj, nie wiem, czy mącić, czy buntować waszego partnera, partnerkę, czy mogła, wiecie, no coś tutaj myślę, że coś takiego mogło być. Tak, że tutaj jest ingerencja w sensie jakiejś osoby trzeciej, która... poprzez to, że może wiedzie zupełnie inne życie,
Nie wiem, czy kochani, nie wiem, czy to była kwestia jakichś takich potrzeptów, czy coś wobec waszego partnera, ale powodowała właśnie jakieś blokady, ale te blokady zostaną zdjęte ewidentnie w tym tygodniu, bo dla mnie tutaj jest zakończenie, może właśnie będzie zakończenie tej relacji, może zakończenie tej przyjaźni, a może w końcu jakieś granice zostaną tu wprowadzone, jakiś rodzaj zmagań właśnie z tą sytuacją, z tą osobą i z tą blokadą się tutaj zakończy i co spowoduje, że tak powiem, wprowadzenie większej ilości romantyzmu do waszego związku. Także dla części z was mówię, tutaj bardzo mocno czuję ingerencję osoby trzeciej, która, mówię, wiedzie chyba jakieś takie troszeczkę inne życie niż wy, niż wasz partner, partnerka i tutaj mogła troszeczkę mieszać. Ta osoba w ogóle jest tak jakby zablokowana na miłość i zablokowana na jakiekolwiek inne postrzeganie świata. Wiecie, ma swoje takie widzimisię i może za wszelką cenę chciała wam udowodnić, że jemu, czy tam jej żyje się lepiej niż wam i w jakiś sposób może próbowała właśnie w ten sposób no właśnie ingerować też wasz związek, żeby was do czegoś, nie wiem, przekonać czy coś takiego. Nie wiem, kochani, nie wiem, weźcie to jak czujecie. Jeżeli to jest wasze, to no to wiecie o co chodzi. Kochani, jeżeli ze strony zawodowej były jakieś blokady, one też w tym tygodniu puszczą. Dla części z was, kochani, może to być kwestia jakiegoś doradztwa. Możecie usłyszeć jakąś radę od kogoś. Dla części z was możecie usłyszeć jakąś dobrą radę, która pozwoli wam zamknąć jakiś trudny okres i pokonać właśnie te blokady i być może właśnie spojrzeć bardziej kreatywnie na jakąś sytuację. A dla części z was czuję, że tutaj możecie mieć do czynienia z jakimś takim trochę upartym szefem, upartą szefową, kimś, kto prowadzi wasz zespół i w ogóle nie chce przyjąć spojrzenia innych osób za właściwy. Ma swoje takie widzimisię i ciężko mu odblokować się na spojrzenie na świat innych osób. Ale czuję, kochani, że coś tu zostanie udowodnione tej osobie. Albo jakieś mocne granice tu wprowadzicie, albo coś powiecie tej osobie. Ale mam wrażenie, że w jakiś sposób ta blokada zostanie zdjęta. Nie wiem, wydaje mi się, że poprzez właśnie jakieś dowody, jakieś wasze kreatywne przedsięwzięcie, może zrobicie coś nawet wbrew jakimś zasadom, albo wbrew temu, co mówi szefostwo, ale dzięki temu udowodnicie, że tak powiem, swoją rację. Także coś takiego, kochani, tutaj mi się pojawia. Okej, co w miłości, w związkach? No i mamy dziesiątkę buław, czyli też zakończenie właśnie, tak jak mówię, jakiegoś trudnego rozdziału. Dużo było zmagań, dużo było jakiegoś ciężaru. Jeszcze trochę tego ciężaru może być właśnie w przyszłym tygodniu, ale wydaje mi się, że pomału to zacznie wszystko puszczać. Pomału coś tutaj się kończy, po to, by nowy rozdział dla was się mógł rozpocząć. Zobaczmy tą dziesiątkę buław. Czwórka mieczy, as mieczy. Czekajcie, bo za dużo wyleciało. Chowam. Jeszcze raz weźmiemy. I siódemka buław. Paść kielichów. Dziesiątka mieczy. Królowa buław. No tak, dla części z was tutaj będzie trzeba wprowadzić jakieś granice. Część z was, jeżeli faktycznie to jest ingerencja jakiejś osoby trzeciej w wasz związek, część z was może powiedzieć swojemu partnerowi, partnerce, słuchaj, albo zrobisz jakieś porządki właśnie z tą znajomością, bo mi się to bardzo nie podoba, albo, kochani, będzie jakaś separacja, będzie jakieś rozstanie, będzie jakaś przerwa, bo ja dłużej nie mogę znieść czegoś takiego. I mam wrażenie, że dla części z was właśnie w ten sposób wasz partner, partnerka się trochę opamięta tutaj i może właśnie wprowadzi jakieś granice i dzięki temu będzie szansa, żeby między wami się poprawiła sytuacja, że będzie bardziej romantycznie, bardziej pasjonująco, bardziej namiętnie, że pójdziecie do przodu gdzieś tam w kierunku właśnie budowania swojej stabilizacji i ponownej takiej dobrej współpracy. Bo mówię, dla części z was, kochani, faktycznie tutaj osoba trzecia jakaś mąciła i w tym tygodniu po prostu będziecie ją żegnać ze swojego życia. Ale dla części z was, kochani, jest tutaj informacja dla was, moje drogie strzelce, które jesteście w związkach. Nie bierzcie na siebie zbyt dużo obowiązków, bo ja czuję, że u was jest trochę takiej energii, że wy macie swoją pracę, przychodzicie z pracy i jeszcze w domu jest praca. Wiecie, dzieci, obowiązki, rodzina, pranie, sprzątanie, gotowanie, zakupy i tego typu rzeczy. Mam wrażenie, moi drodzy, że w tym tygodniu po prostu nie dość, że będziecie po prostu tym wszystkim przemęczeni, to jeszcze energetycznie, emocjonalnie możecie mieć po prostu dość. Dość. I będzie bunt. Będzie bunt z waszej strony. Powiecie prawdę, że koniec po prostu wysługiwania się. Za dużo mówię po prostu. Zauważyliście to? Irytujące.
za dużo bierzecie na swoje barki i w tym tygodniu możecie powiedzieć dość. Słuchajcie, ja też potrzebuję odpoczynku, ja też potrzebuję się zregenerować, ja też potrzebuję odpocząć po pracy. Też potrzebuję wyciągnąć nogi i chwilę poleżeć, poczytać ulubioną książkę, nie wiem, wyjść na spacer albo cokolwiek, a nie tylko siedzieć w obowiązkach, tak? Lekcje, nie lekcje, wiecie, właśnie tak jak wspomniałam, zakupy, pranie, gotowanie, sprzątanie i różne inne rzeczy. Także mam wrażenie, że w tym tygodniu możecie się trochę tutaj zbuntować i powiedzieć partnerowi, że też potrzebujecie jakiegoś wsparcia, też potrzebujecie przestrzeni dla siebie i może, żeby on czy tam ona się zajął trochę, nie wiem, dziećmi albo jakimiś innymi sprawami, po to, żebyście mogli, nie wiem, zająć się jakimiś swoimi kreatywnymi rzeczami, tak? Które dają Wam przyjemność, które dają Wam radość. Więc też nie pozwólcie sobie zwalać na głowę wszystkie właśnie takie ciężkie rzeczy, tak? Jesteście w końcu w partnerstwie, więc partnerstwo wymaga wymiany energii, a nie, że wszystko jest na Waszych barkach. Także tutaj, no, granice. I wymagajcie trochę więcej. Okej, single. Zobaczmy, co u Was. A single mają szóstkę pentakli. No jest jakaś równowaga, kochani, w dawaniu i braniu. Ewidentnie dla mnie mi się tutaj pojawia ktoś, kto będzie chciał zainwestować w Was. Będzie chciał w Was zainwestować, będzie jakaś propozycja. Ta osoba może Wam jakoś pomóc. Może w ten sposób też się poznacie. Ta osoba może będzie chciała, nie wiem, Was wesprzeć w jakiejś sytuacji, może będzie miała Wam coś do zaproponowania. Zobaczmy. Szóstka pentakli. Paść buław. Okej. Okay. Czekajcie, bo teraz się tutaj wysypały. Ósemka buław i cesarz. No ładnie. Arcykapłanka. Wow, cesarzowa i rycerz mieczy. Ale jaja. Siódemka mieczy, dwójka kielichów. Ktoś tu ukrywał uczucia w stosunku do Was, kochani. No, czyli wracamy do starego schematu, moje strzelce. Już długo nie było o tym słychać, ale mamy tajemniczego wielbiciela. Kochani, i to jest, no wow, powiem Wam tak. Mamy arcykapłankę, więc ewidentnie jest tutaj piękne połączenie duchowe między Wami. Jest. Jest. No i mamy cesarza i cesarzową, więc to jest power couple w najlepszym, że tak powiem, wydaniu. Pod spodem mamy tą siódemkę mieczy. Ja nie czuję, kochani, że jest to kwestia jakiegoś oszustwa. Czuję, że ktoś ewidentnie ukrywa swoje uczucia, bo pod spodem jest dwójka kielichów i rycerz kielichów. Ktoś ukrywa swoje uczucia, ktoś ukrywa swoje emocje wobec Was. Podobacie się komuś, jesteście mega atrakcyjni, jeżeli jesteście mężczyznami, to jesteście bardzo męscy dla tej osoby, tacy sexy, tacy naprawdę wow. Jeżeli jesteście kobietą, no to jesteście tą kwintesencją kobiecości, piękną, zadbaną, atrakcyjną, że też no kolana miękną, tak? Więc ta osoba w końcu wyjdzie tutaj z jakąś inicjatywą. Mamy, moi drodzy, zaproszenie może na jakiś wyjazd, na jakieś spotkanie, będzie jakaś komunikacja. Myślę, że ta osoba, dla części z Was możecie pracować z tą osobą, nie musicie, dla części z Was ta osoba, nie wiem, może Wam pomóc, tak o, w jakimś, nie wiem, w jakiejś sprawie, w jakiejś sytuacji. To może być ktoś, nie wiem, Boże, no nie wiem, kto to może być, naprawdę. Mamy dwie osoby bardzo, bardzo dojrzałe na stanowisko, więc ta osoba może prowadzić swoją firmę, może współpracować z Waszą firmą, może właśnie się znacie właśnie na tej zasadzie. Dla części z Was to może być ktoś, nie wiem, z Waszego grona znajomych, sąsiadów i tak dalej, gdzie widzicie się codziennie. Może ta osoba Wam pomoże, nie wiem, wnieść zakupy na górę albo cokolwiek. To jest kwestia wymiany energii i w ten sposób ta osoba zyska tą odwagę, żeby do Was zagadać i żeby nawiązać jakąś konwersację, rozmowę, tak? Więc będzie pretekst, ta pomoc, oczywiście będzie z czystego serca, ale ona będzie właśnie tym pretekstem, żeby, no wiecie, zaangażować się bardziej, żeby zagaić rozmowę, żeby pociągnąć Was trochę za język, zapytać o pewne rzeczy. No i przy okazji czuję, kochani, w końcu zaprosić na randkę. Ta osoba będzie bardzo powściągliwa, bardziej taka spokojna i tak dalej, no ale jak Wy się bliżej poznacie. Bardzo rzeczowa, tak? To jest osoba, która bardzo rzeczowa, która z pozoru może bardziej kierować się w życiu takim rozumem, analizą, nie daje się ponieść emocjom. Ale kochani, no ta osoba po prostu kontroluje bardzo mocno te swoje emocje, bo w serduszku, no to jest dużo ciepełko, dużo romantyzmu, dużo miłości w stosunku do Was, więc to wszystko będzie miało szansę rozkwitnąć w tym tygodniu. Rozpocząć się, tak? W tym tygodniu. Fajnie. Cesarz i cesarzowa. Piękne połączenie, moje drogie strzelce, więc super. Naprawdę, korzystajcie. Nie blokujcie się na to. Okej, zobaczmy, co dalej. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. No i mamy eremitę tutaj.
Powiem Wam tak, moi drodzy, no eremita jak nic, trochę mi się kojarzy z tym, co wyszło tutaj w parach. Więc moi drodzy, jeżeli jesteście w związkach, jeżeli macie dzieci na głowie, jeżeli macie rodziny na głowie, czuję, że w tym tygodniu będziecie potrzebowali właśnie takiego czasu dla siebie i przestrzeni dla siebie. Na jakieś własne kreatywne przedsięwzięcia, rzucicie trochę te obowiązki na bok, to nic, że będą, nie wiem, jakieś pranie leżało, to nic, że będą gary w zlewie, to nic, że coś tam innego. Skupicie się bardziej na sobie, na swoich potrzebach, na zagłębianiu się w siebie. To jeszcze dla Was takiej medytacji, kontemplacji. Będziecie chcieli więcej czasu spędzać gdzieś na łonie natury, w samotności, w odosobnieniu. Część z Was może zechce gdzieś wyjechać na weekend samemu, żeby trochę pomyśleć o pewnych sprawach, żeby uporządkować w sobie, co macie w głowie, tak? Uporządkować swoje myśli. Myślę, że kochani, dla części z Was będzie Wam to potrzebne. Zobaczmy tego eremitę. Czwórka była. Szóstka mieczy. Król kielichów, patrzcie. Dom, jedziemy, żeby odzyskać równowagę. To jest to, kochani. Wyjeżdżacie z domu. Dla części z Was będzie jakiś wyjazd z domu, choćby na jeden dzień, choćby na jedno popołudnie, choćby na weekend. Mam wrażenie, kochani, że zostawicie właśnie to, co się dzieje w domu, czyli obowiązki, pranie, sprzątanie, gotowanie, dzieci itd., itd. I ruszycie naprzód po to, żeby gdzieś tam, nie wiem, połączyć się bardziej ze swoim sercem, złapać równowagę. Dla części z Was, kochani, może chcecie pojechać właśnie na jakiś wernisaż, na jakąś wystawę, na jakiś koncert, ale czuję tutaj, że naprawdę bardzo mocno odetniecie się od bliskich, od przyjaciół, od wszelkich zabaw, zaproszeń na imprezy, bo będziecie potrzebować zajrzeć w siebie, zająć się czymś kreatywnym. Tak jak mówię, część z Was, nie wiem, weźmie papier i długopis, czy komputer i zacznie coś pisać. Część z Was może chwyci za pędzel, za płótno i zacznie coś malować. Część z Was zacznie coś tworzyć. Część z Was zacznie pisać jakiś plan na przyszłość, tak? To jest mocne połączenie ze sobą, ze swoją duszą, ze swoim sercem. I kochani, czuję, że Wam to jest bardzo, ale to bardzo potrzebne, więc pozwólcie sobie na to. Mówię, obowiązki, że tak powiem, nie uciekną, będą na Was czekać. Tego możecie naprawdę być pewni. Ale tu jest ważne, kochani, żeby odetchnąć trochę, żeby popłynąć z prądem, żeby nie wymuszać niczego, żeby się nie spinać, żeby się po prostu też zrelaksować. Super. Praca i finanse. Zobaczmy, co tutaj. Piątka pentakli. Kochani, dla części z Was mogą pojawić się jakieś problemy finansowe, więc uważajcie na wydatki w tym tygodniu. Piątka pentakli może być też taką energią, że coś po prostu nie wypaliło. Liczyliście na coś, na jakieś pieniądze, na jakąś wypłatę, na jakąś umowę. A niekoniecznie, kochani, to gdzieś tam wyszło i mogą się pojawić właśnie czy jakieś problemy finansowe albo po prostu takie rozczarowanie czuję, że coś nie wyszło. Dla części z Was, kochani, jesteście w jakimś dołku finansowym albo może się pojawić jakiś problem w pracy, który no trochę będzie powodował takie zwątpienie w siebie, ale jednocześnie poczujecie, że nie mam wyjścia, nie wiem jak się z tego wydostać. Kochani, rozejrzyjcie się, bo może być jakaś osoba, która zechce Wam pomóc, ale może być też po prostu jakieś rozwiązanie na Wasze problemy, bo tutaj jest ta informacja, że podnieś głowę, przestań płakać, przestań się martwić, podnieś głowę i się rozejrzej, a dostrzeżesz to wsparcie. Zobaczmy tą piątkę pentakli. No, rydwan, dokładnie. Dwójka mieczy. Rycerz mieczy. Dokładnie, kochani. Siódemka kielichów, siła i dziesiątka pentakli. Piękne rozwiązanie będzie. Tylko nie blokujcie się na to. Dla części z Was możecie właśnie dostać jakąś dobrą radę od kogoś albo dostaniecie jakieś wiadomości. Maile, informacje, coś nagle Wam się wyświetli, jakiś artykuł. Coś w tym stylu, kochani, bo rycerz mieczy jest tym dostarczycielem ważnych wiadomości, informacji, prawdy. I mam wrażenie, że ta prawda, te wiadomości, ta rada od kogoś czy coś pozwoli Wam pokonać jakąś blokady i ruszyć do przodu, żeby po prostu zostawić tą energię piątki pentakli za sobą. Okaże się, kochani, że macie więcej możliwości niż przypuszczaliście. Tylko będzie, że tak powiem, w Waszej inicjatywie, żeby wziąć byka za rogi i chwycić tą jakieś szansę i po prostu otworzyć się na te nowe szanse. Bo tutaj będą rozwiązania, więcej niż jedno na pewno i trzeba będzie to wykorzystać, żeby coś uwolnić, żeby pokonać jakąś blokadę, żeby odzyskać swoją siłę. I to wszystko, kochani, będzie Was prowadzić do dziesiątki pentakli, więc do całkiem
całkiem dobrych pieniędzy. Więc dla części z Was może pojawić się szansa na jakiś nowy zawód, może pojawić się szansa na nową umowę, lepszą umowę, tak? Dla części z Was może pojawić się wsparcie ze strony rodziny tutaj, która pożyczy Wam jakieś pieniądze albo da jakieś pieniądze, możecie otrzymać jakiś spadek, jakieś nagłe pieniądze właśnie od rodziny, które pozwolą Wam gdzieś tam ruszyć naprzód. Dokładnie, kochani, tu jest ten diabeł. Ja czuję, że diabeł nie jest kwestią zewnętrzną, a bardziej wewnątrz Was, bo piątka pentakli często jest połączona z tą energią diabła. Tutaj to nasze ego nam podpowiada, że nie jesteśmy czegoś warci, że sobie nie poradzimy, że jesteśmy w czarnej D i nie możemy kompletnie z niej wyjść. To jest ego, to jest ego. A tymczasem, kochani, pod tym naszym ego jest piękne koło fortuny i umiarkowanie. Czyli tutaj będzie jakaś okazja, która pozwoli Wam uleczyć tą sytuację i odzyskać równowagę finansową. Rada? Zobaczmy radę. Królowa Buław. Znajdźcie swoją wartość. Kochani, to jest bardzo dobry tydzień, żeby skupić się na sobie i na swoich własnych potrzebach. Idźcie na tańce, na jakieś hobby, pójdźcie do kosmetyczki, zmieńcie fryzurę, kupcie sobie fajną kieckę, pójdźcie na dobrego drinka, nie wiem, właśnie wyjedźcie gdzieś, zadbajcie o siebie tak, żeby poczuć się bardziej sexy, poczuć się dobrze. I tyle. I tyle. I znajdźcie, kochani, swoją wartość, bo jesteście pięknymi, cudownymi, czarującymi osobami, które mają w sobie pełno seksapilu, pełno odwagi do działania, pełno kreatywności, tylko musicie to wydobyć na powierzchni i uwierzyć w to. Bo czuję, że część z Was mogła o tym zapomnieć troszeczkę. A nie wolno o tym zapominać. Zobaczmy tą królową buław. Będziecie też bardzo, bardzo atrakcyjni dla płci przeciwnej w tym tygodniu. Będziecie mega magnetyczni w stosunku do innych. No, cesarzowa. Dzień dobry. Ósemka mieczy i królowa pentakli. Kochani, tutaj chodzi o działanie względem pracy, ewidentnie. Więc jeżeli mówię, tutaj będą jakieś problemy, bo mamy ósemkę mieczy, więc jeżeli pojawi się jakiś problem nie do rozwiązania, kochani, idźcie za głosem intuicji i szukajcie nowych rozwiązań i też zwracajcie uwagę na znaki od wszechświata, na wiadomości, na wszelkiego rodzaju informacje, które będą napływać w Waszą stronę. Dostrzeżcie je i wykorzystajcie. I z odwagą wykorzystajcie, kochani. Ponieważ tutaj będzie szansa na polepszenie sytuacji finansowej u Was. Ok, zobaczmy jeszcze kartę od naszych magicznych syren i delfinów. Błogosławiona zmiana. Wow. Ważna życiowa zmiana przynosi Ci wielkie błogosławieństwo. No kochani, możecie liczyć na to błogosławieństwo w tym tygodniu. I na cudowną zmianę, która odmieni Wasze życie. Pięknie. No dobra, strzelczyki, to co jeszcze na koniec pytania i odpowiedzi? Więc jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. 1, 2 i 3. Dobra. Odsłaniamy? Odsłaniamy. Odpowiedź numer 1 brzmi: w niedalekiej przyszłości. Odpowiedź numer 2 brzmi: przemyśl to. Odpowiedź numer 3 brzmi: wypatruj znaku. Kochani, bardzo dużo granatów, więc Wasza intuicja będzie na wysokim poziomie w tym tygodniu, tak? Czakra trzeciego oka jest mocno otwarta. Tylko właśnie też jest dużo tutaj właśnie granatu niebieskiego, więc pozwólcie sobie wyrazić siebie. Pamiętajcie o tym wyrażaniu siebie i postawieniu wyraźnych granic. Szczególnie wobec osób, które niekoniecznie Wam służą. Albo które wykorzystują Was w jakiś sposób. Ha. Dobra, strzelce, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę cudownego tygodnia i widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa, pa.